Wyzwanie go. Jeszcze raz. Oje. Nic nie trafiłem jeszcze. Myślę, że najpierw tych małych rozwalę. Co o tym myślicie? Tak, tak sobie pomyślałem, że najpierw tych małych rozwalę. O, shit. Muszę się trzymać z daleka od grubasów. To są moje najgorsi przeciwnicy. Moi nemezisi. To jest plan. No wiem, że to jest plan właśnie. O Jezu. Aha. Widzieliście, co on zrobił? On jakąś taką elektryczność jakby puścił po ziemi. Ale był za tłusty był chyba, żeby tam wejść. Może to jest mój sposób, że ja powinienem tam siedzieć i się ukrywać przed nimi. Uhu. To było. Dobra, to jest w sumie dobry plan, żeby ich... Dobra. Shit.
O nie! Kurde, no i mnie pokonali, no już spanikowałem na sam koniec. Chyba mi się ammo kończyło tak swoją drogą. Ale było już daleko, co? Czekajcie, ja zmienię tytuł streama. Soushibo Doom Eternal. Wyzwanie. O, bo teraz jesteśmy w wyzwaniu. Okej. Netflix ograniczył transfer, no. Ale co, naprawdę? Czy teraz tylko tak pisze się śmiecie? Patrzcie, co ja robię. Przysiągam się do niego i ktnę. I jest hit. Mhm. O, shit. Nie. O, shit. Wysadziłem sam siebie. O, będzie dużo, dużo żyćka z tego będzie. Dobra, nie mamy. O shit, nie miałem tego amunicji w shotgunie, żeby ich napełniać te oczy, trzeba trzymać tą amunicję. Na serio ograniczył. I już nie będzie 4K dla wszystkich. Myślę, że damy radę jako społeczeństwo. Musimy dać. Nie no, chyba najlepiej idzie jak z tym shotgunem skacze, tylko później się robi problem. No i co? O shit. O shit. O nie, kurczę, nie miałem piły, się do nich przyciągnąłem. Ciekaw jestem, bo do oczu żeśmy już doszli, jestem ciekaw, co jest po oczach. Jestem ciekaw, co jest po oczach. Może... Może jopek.
O nie. Nie wiem, czy połowę damage'u nie dostaję z tych wybuchowych beczek, które tam są wszędzie dookoła porozkładane. Się biją może z tymi grubasami. Patrzcie, jak się nagle spokojnie zrobiło. Kurczę, chciałem go przeciąć i mnie... No, może je po prostu rozwalić na dzień dobry, nie? Dobra, zajmijmy się grubaskami na dzień dobry. Po prostu walnijmy w nie kilka rakiet, to im te... Nie wiem, nie chcą umierać. A może wejdę z karabinem i mu odstrzelę od razu te dwie łapy, tak? Tylko że tam strasznie dużo strzela tych przeciwników, nie? Nie no, nie zmniejszę poziomu trudności, nie, to by nie było wyzwanie dla mnie wtedy i po co bym miał w ogóle wtedy je robić? To nie jest obowiązkowy element gry, to jest wyzwanie, które ja sobie teraz postanowiłem, że sobie zrobię.
Okej. Dobra. Nie jest źle. Trzeba pozbierać. Nie! Jezu, już chyba była końcówka. Już chyba była końcówka, ale masakra. Jak myśmy to zrobili? Zaczęliśmy od tego, nie? To zróbmy podobnie. Siema, wąziu. Dobra. Kroić tutaj tego, co wbiegł. Jaki poziom trudności? No koszmar, koszmar. Koszmar, koszmar. Później żeśmy se tu wleźli i tu było fajnie. O shit, nie było fajnie wcale. Ile mam paliwa? Nie mam. Co się dzieje? Super. Dwa na raz stały. Teraz się uda, teraz czuję to, wiecie? Do 10 razy sztuka. Miało być wyzwanie, to jest wyzwanie.
Kurde, nie można do nich podchodzić, bo te depnięcia to mi któryś raz już zabił tym depnięciem. Grunt to runy, no no. Jak ma się 3, to można podbić świat. Ja mam na razie nie mam 3. Ale chcę podbić świat. Bez też. Na pewno by się, znaczy mógłbym wrócić po prostu, przejść, wiecie, więcej gry przejść i wrócić do tego momentu. Dobra, mam jedną piłę mam. Te przyszłe, ja nie mam tego. Sam się zabiłem. A Jezu. Było dobrze, było dobrze. Teraz już prawie było, nie? VR przygotowane na Half-Life'a. Jest przygotowane, będzie grane. Właśnie na jakim poziomie Kasia grała? No Jezu. Te skorpiony muszę, bo one, jak one się, wiecie, tam są 3 skorpiony i one się tak ładują, że nie ma szans, żeby przed nimi uciec. Nie na koszmarze. No koszmar jest taki, ale wydaje, znaczy normalnie daje radę, nie w normalnej grze, ale no tutaj to nie jest normalna gra. Kurde, było dobrze, tylko że za długo się z nimi bawię. Ten co wyskakuje, trzeba mu od razu rękę urwać pierwszemu. Na drugim dołu jakby Kasia grała, to po jednej śmierci by musiała od początku grę zaczynać, nie? Bo tam nie ma save'ów. O, shit.
kurczę, z dwóch stron się dałem. Tu jest 6 poziomów trudności. Ja gram na czwartym, czyli na koszmarze. Później jest jeszcze jeden, który nie pozwala ci nawet raz zginąć. Bo masz, nie wiem, czy koniec gry, czy koniec levelu. A później jest jeszcze jeden, to nie mam pojęcia, co tam jeszcze mogli wymyśleć. Ale coś tam jeszcze... O Jezu. No i tyle, zaskoczył na mnie. Zresztą widać po potyczkach, nie? Jaki jest poziom trudności. I tego wyzwania nie skończymy dziś, ale mam nadzieję, że skończymy jednak. To jest w ogóle dobry motyw z tym krojeniem, bo to krojenie daje nam... Daje nam życie, nie? Więc to jakby mamy... Aha, dwóch ich tu było. Dobra, jeszcze raz. Uda się w końcu. Patrzcie na to. Shit. Tu chyba będą już skorpiony, co? Mamy to chyba. Jest!
O Jezu święty, 30 minut. O, zrobiliśmy. Udało się. Jakiś klucz dostaliśmy. Empirejskie klucze. Udało ci się zdobyć empirejski klucz. Zgromadź wszystkie 6 empirycznych kluczy, by aktywować urządzenie Mycroft z Fortecy Zagłady, które odblokuje Demaikra. Nie wiem, co to jest Demaikr, ale to wygląda jak jakiś chyba miecz. O, się zmęczyłem. Udało się. Patrzcie, aż mi 100 pancerza, 100 życia, wszystkiego 100. Nice. No, nieźle. Tego się nie spodziewaliście, co? Tu już chyba będzie koniec, tak mi się wydaje. Chyba, że będzie jeszcze jakaś walka. Ale to już mi się wydaje, no przesada by już była jeszcze. Teraz cutscenka musi być. Nie boję się ciebie, ta gra jeszcze trwa. Odszukaj mnie, Slayerze. Będę czekać. Odszukam cię. Czemu tu się zrobiły drzwi? Oj, shit. Myślałem, że to tajne przejście. Za dużo tych tajnych przejść. A wystarczyło by, żeby ten koleś mu wyłączył ten most na chwilę, nie? Ale jestem teraz tak rozgrzany, że ja nie wiem, czy oni są w stanie mnie powstrzymać czymkolwiek. Pięknie. Widzicie? Trzeba prawo, lewo zawsze iść, a nie tylko do przodu. Rozejrzeć się, zebrać wszystko. Sprawdzić, czy tu jeszcze nie ma czegoś. Może tu jest, może tu. Może. Sprawdzić, czy tu pod spodem niczego nie ma i możemy iść dalej. Tu będzie. Wybuch. Ktoś jeszcze? To chyba tyle. Czy tam był skorpion? Był. Jest. Aj, coś powiem wam, że to wyzwanie się nam przydało. Od razu lepiej. Co wy na to? Dobra, zmienię tytuł streama, bo jest teraz koszmar, a nie wyzwanie, żeby nie było. Czekajcie. Koszmar.
Dobra. Mógłbym jeszcze jedno wyzwanie zrobić, ale w sumie łapa mnie boli. Okej. Zobaczmy, co my tu możemy znaleźć jeszcze, bo nie wiem, czy tu jakoś tak to powinienem oglądać. W ogóle ja nie wiem, czy na tych mapach ja widzę jakieś takie... A, tu są jakieś... Chyba miejsca, których nie odkryłem, nie wiem. Pięknie. Polutujmy sobie. Widzę tu potencjał, jeśli chodzi o amunicję. Dobra. No, multiplayer, jestem ciekaw, jak ten multiplayer wygląda. Walka, wyzwania, eksploracja. A, tu już koniec jest. Przytrzymaj, aby kontynuować. Zaraz zobaczymy w fortecy, co na nas czeka. A nie, to nie forteca. To ciągle jesteśmy tutaj w grze. Ja, teraz walka na pociągu, nie wierzę. Jeden taki koleś wam wejdzie za plecy na koszmarze i po was, nie? Jestem ciekaw, czy tu mogą być jakieś tajne przejścia na pociągu. Nawet nie ma mapy pociągu. O, pojechaliśmy w nieznane. Pozycja kapłana nie zmienia się. Jego ochrona jest w placówce przed tobą. O! Gwiezdne Wojny to są te takie te... sondy z Gwiezdnych Wojen. Jego ochrona. Ciekawe, jaką ma ochronę. Mam nadzieję, że jakąś słabą. Liczę na to. Było. Czemu koleś do mnie strzelił po prostu se tak, o. O kurczę. Jest tu coś? Kurczę, za naszymi plecami u góry jest ten token chyba. Ale, a, tam widzę go, dobra. Wy no, ale jak się tam dostać? Widzicie to? Tu. No to nie jest takie proste. Tu by można było stąd przeskoczyć. Aha, tu jest level up. Dobra, to już wiem jak. Pewnie w drugą stronę to trzeba zrobić. Że doskoczymy. Jest, udało się. Silna łapa, dokładnie. Cześć,
Trzeba patrzeć na te mapy, czyli... Bo ja na przykład bym w życiu o tym tokenie nie pomyślał, że on tam jest. A nie było to jakieś trudne, żeby go zdobyć. Tutaj powiem wam, że niepokoi mnie to naprowadzanie. Zdalna detonacja. Wiązka mikrofal. Nie wiem, nie podobają mi się te ulepszenia, to po pierwsze. Daliby mi coś do mojego shotguna, a nie tam jakieś wiązki mikrofal. Co tam jest? O nie, tam coś było. Kurś, na czerwono jakieś wyzwanie jakieś. Walka z bossem. Okej. Słaby punkt. A. Czekajcie, bo jęczą. O, shit. Kurczę. No myślałem, że mnie nie uderzy. Jak tym się strzela? Czekajcie, bo ja tym... Patrzcie, jakie fajne to jest. Nawet nie wiedziałem, że to takie fajne. Powiem wam, że spoko, ale... Daliby mi trochę pancerza. Zaraz mnie zabije. Już nie ma dupy, dobra.
Dobra, jak wygląda mój stan broni? Dobra, mamy coś. Mamy jakieś ammo jeszcze. Słabo to wygląda. A Jezu, dorwał mnie jeden. Powiem wam, że no nie fajnie. A jakie w ogóle są wyzwania tutaj? Znajdź kolekcjonerski album, użyj stacji automapy, zabij jednym granatem odłamkowym grupę trzech demonów. O, to easy. Trzy demony jednym odłamkowym to jest. O jas. Mhm. Gdzie ten? No chodź tutaj. Ale jak on to robi? No biegnij na mnie. No biegnij. Trzeba ich było na odległość brać. Za długie, no wiecie co, to jest ostatnia sekwencja przed bossem, czy albo to już jest w ogóle boss, nie? No zobaczcie na to, gdzie tu jest mapa, nie? To jest jakby challenge i boss i... No jest długa, no ale... Jest długa i męcząca, szczerze powiedziawszy, no coraz trudniejsze się robią te walki i... Nie wiem, czy to się zmieni w najbliższym czasie, bo... No i mnie rozwalił. Nie, tam ta końcówka to już była prosta, nie no. Słabo zagrałem, to tak wyszło. Ej, no on w mordę potrzebuje dostać, żeby...
tu trzeba tych wykończyć. No jest. Tam było, gruby się obudził? Czy mi się zdaje? Oj, shit. Jezu święty, ile to trwa. Boję się, bo oni dziwne dźwięki robią. Nie wiem, czy tu w ogóle jeszcze jest jakiś przeciwnik, ale wolę nie ryzykować. Powinien być jeszcze jeden ten taki... znaczy ta taka jaga. Wiecie, o co chodzi? Ten wężo-człowiek. Chyba, że już go zabiłem. O, udało się. O, shit.
No to powiem wam, że ja jestem cały mokry. Nie wiem jak wy, ale jestem cały mokry. Chciałbym już wrócić na statek i odpocząć chwilę. Ale widzę, że ta gra nie da mi odpocząć nigdy. Jakby mnie teraz zmierzyli, to na pewno bym w kwarantannę poszedł. Z taką temperaturą. Niełatwo było znaleźć kogoś, kto byłby wart Slayera. Ale raczej się nie zawiedziesz. Jezu, powiedzcie mi, że tu jest jakiś boss. Czuję to. To jest boss. O nie! Demon Choke. Tylko nie Demon Choke. Wyzwania to zrobione. Zabij, znajdź kolekcjonerski album, ok. To nie tu. Poproszę o otwarcie drzwi. Co tu się dzieje? A i do tego pewnie się... To się da przyciągnąć albo coś? A. O nie. O nie. Nie, nie rozumiem tego za bardzo. Znaczy rozumiem, że mam się tu... Aha, tam jest kolejny. Dobra, okej. Okay. Wiem już o co chodzi. Wezmę sobie snajperkę, bo... Kaka demon. Patrzę, czy tu nie ma jakichś tajnych tajności. Nie wiem, czy one będą zaznaczone. Wydaje mi się, że to jest takie podchwytliwe dla mnie. Nie do końca rozumiem, czy to one będą zaznaczone, czy nie, gdyby tu były. Ole, co ja mu porobiłem, za ogonek go złapałem. Zrobiłem to wyzwanie? Grupę trzech demonów granatem odłamkowym. Kurczę, to była grupa trzech demonów, a czemu mi nie chce? I to jest granat odłamkowy, nie? Coś tu się dzieje, nie mam pojęcia o co chodzi, ale... Chyba, że ja tam mam iść też? Pewnie mam, ale za chwilę. O nie! O jas. Nie! Nie, nie, schodź teraz! Dobra, muszę czekać, aż to wróci, wiecie. Dobra, i co ja mam tu zrobić? Aha, tu jest. No nie lubię, nie podoba mi się to. Jak mnie tak uzbrajają, to wiecie czym to się skończy. O nie, już go tam widzę. Widzicie go czy nie? A nie, to jakiś inny w ogóle typ jest. Grupę trzech demonów zrobiłem? Nie zrobiłem ciągle. Może te pan niech do mnie podejdą. Gdzie jestem? Mhm. Jakby tu jakaś książka była u góry, ale jak tam wejść? O, o kurczę.
dobra, to wiecie co, może się... A, Niklaus teraz wchodzi. Dobrze mówię? A my idziemy na nasz kanał? Czy mi się wydaje? No dobra. Dobra, to do tego wrócimy ten, a teraz multiplayer. Gdzie ten Niklaus? Jest on tam? Czy Niklaus już zgłasza się, że już jest już? Czy to jeszcze nie jest on? Wyjdź do menu głównego. Okej, dobra.